Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Roński, a my dziś rozmawiamy o tym, jak naprawdę było z tą powodzią i z przygotowaniem do niej. Między innymi, a ja jeszcze oczywiście informuję Państwa, że albo od jutra, albo od poniedziałku wznawiamy wysyłkę chorobów. Szanowni Państwo, drugi nakład dojeżdża, ale proszę się śpieszyć, bo pierwszy zszedł bardzo szybko, więc wcale nie jest powiedziane, że ten drugi zagości u nas na dłużej. Szanowni Państwo, Holub, czyli podręcznik szpiegostwa i zabijania według autora, a według Tomka Szwajgierta zemsta wkurzonego esbeka, a według mnie kawał naprawdę dobrej literatury. A według mnie ciężka cegła. Można się nią obronić, bzdura, nadaje się pięknie pod podstawkę, pod telewizję. Dobrze. Albo pod coś. Panie pułkowniku, to jak to z tą powodzią było naprawdę? No więc nie zaczyna się zdanie od więc. Proszę Państwa, naprawdę ja nie potrafię już przekonywać ludzi i nawet nie chcę przekonywać ludzi. Wczoraj napisałem, bo mnie już to strasznie zdenerwowało, bo czas, żebyście w końcu, no oczywiście nie powiem tym językiem, którym napisałem, bo tutaj nie można, ale naprawdę zastanówcie się, dokładnie się zastanówcie, czy już wy nie rozumiecie, że to już od pewnego czasu, a wcale nie chodzi o PiS czy PO, czy to jest PiS czy PO, naprawdę o to już nie chodzi. Chodzi generalnie o Polskę, która albo będzie krajem nawet jakim takim, w porządku, ze swoimi problemami, ale to będzie Polska, albo zostanie po prostu jakimś, no tutaj mi się słowo raz kojarzy, ale nie będę tego słowa mówił, rządzonym przez Karła i jego psychopatycznych nazistów. No więc co chcecie po prostu? No niestety trzeba czasami się wznieść nad własną idiosynkrazję. Tu już chyba nie można nawet wiązać Tuska z PO, bo to PO to już nie istnieje takie, jakie było. Natomiast niestety istnieje PiS w swojej najgorszej postaci. I to, co się działo wczoraj w Sejmie, ja uprzedzałem, że to będzie awantura, to dla mnie jest najlepszym dowodem na to, że ja mam właśnie rację. Tak, bo ja mam rację. Dzisiaj mamy, poproszę, informację polskiej policji, bo już ci związani z PiS-em piszą. Wiecie, że śmierć w samochodzie zalanym wielką wodą to wypadek komunikacyjny? Tak policja kreatywnie szacuje ofiary. Kreatywnie w cudzysłowie. Ktoś napisał. Policja pisze, z całą stanowczością dementujemy nieprawdziwe informacje dotyczące zgonów osób zaistniałych w związku z powodzią, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. Przypominamy, że w tak tragicznej sytuacji związanej ze śmiercią osób przekazywane publicznie informacje powinny być rzetelne i cechować się odpowiednią wrażliwością. Warto o tym pamiętać, aby nie tworzyć przestrzeni dla kłamliwych spekulacji, zwłaszcza w tak delikatnej materii jak ludzkie życie. Informujemy, że dotychczas ujawniono siedem zgonów osób, których okoliczności śmierci mogą wskazywać na to, że ich przyczyną było utonięcie. Każda z tych śmierci to rodzinna tragedia. Wskazane przypadki dotyczą poniższych miejsc i oni tutaj wymieniają, a nie będę już tego powtarzał. To jest przerażające, ponieważ ja od rana słyszę o tych ukrytych zgonach, o tym, że policja tego i tak dalej. To niestety trafia do ludzi. Ta propaganda trafia. No, ta propaganda trafia. Zresztą jak się robi propagandę, zaraz Państwo usłyszycie. Ja dojdę do tego. Proszę bardzo, Republika od rana zaczyna, że pierwszy Rachoń zapowiedział, że Fundacja Republika odbuduje zniszczoną w Lądku Zdroju szkołę. Pojechali do Lądku Zdroju. Stoją tam budynek, to chyba tej szkoły, nawiasem mówiąc, tu jakieś gruzowisko, to znaczy to jest wysypisko śmieci, jak odgruzowywali. No i stoją z Sakiewiczem, powiadają, że fundacji. Tylko już nie powiedzieli, z czego te pieniądze są, bo to nie są z ich pieniądze, bo potem pada parę godzin później już 3 miliony złotych od widzów TV Republika na odbudowę szkoły w Lądku Zdroju. To kto? Republika jako przedsiębiorstwo odbudowuje, czy ludzie, którzy się na to składają. Więc bądźmy szczerzy, bo to ludzie się złożyli akurat przez Fundację Republika i przez Republikę. Mogą się składać przez Caritas, mogą się składać przez Owsiaka, przez kogokolwiek, ale to ludzie, a nie oni. Ale propaganda jest. No proszę, Republika odbudowuje szkołę. Notabene, jakbyście policzyli, to
3 miliony złotych na odbudowę po takim zalaniu, to jest, no przepraszam, to są żadne pieniądze. Naprawdę są żadne pieniądze. To dla mnie jest dużo, dla wielu z Państwa jest, dla większości z Państwa jest bardzo dużo, ale to nie są pieniądze na odbudowę szkoły. Szczególnie w takich warunkach, bądźmy szczerzy, 3 miliony to co instalacja elektryczna w takim dużym budynku szkoły może będzie kosztować w remontowanie, prawda? No ale no nic. Tak to jest. I ta propaganda działa. Od rana też mamy tutaj, że Tusk nie ostrzegł Polaków przed powodzią, zlekceważył alarmy ze strony czego UE oraz IMGW. Nieprawda. Nieprawda. Ja powiem, być może to jest błąd. Wczoraj widziałem się z kimś, kto jest wysoko w jednym z samorządów i był bezpośrednio w tej akcji powodziowej. To nie jest człowiek. Ten człowiek prosił mnie o anonimowość, w związku z czym zaraz będzie, że niewiarygodne, że tak, ale ja się mu nie dziwię. To jest człowiek, który nie jest związany ani z PO, ani z PiS-em. On nie lubi zresztą żadnych tych partii. On bardziej jest taki troszkę jak ja, anarchista bardziej. No ale tam pracuje. I on mi powiedział taką rzecz, że oni są w ogóle przerażeni tym, co się dzieje, całą tą propagandą. To spotkanie miało miejsce wczoraj o 14. Facet do mnie specjalnie do Warszawy przyjechał. Ja potem o 16 zrobiłem krótki program, relacjonując troszeczkę. I on mówił, że mniej więcej już 11, 10 i 11 wieczorem było pismo po wszystkich wojewodach, tu z Warszawy, od tych wszystkich sztabów kryzysowych, że jest zagrożenie powodziowe. Że nie potrafią określić na razie skali, ale należy spodziewać się dużej skali. To szło po cichu. Wojewodowie uruchomili niektóre rzeczy. Oni zaczęli w tym swoim mieście również z jednej strony sypać wały, co jest zresztą potwierdzone, tam posprawdzać te wały czy worki z piaskiem. Notabene przy okazji sprawdziłem u mieszkaniec z Krakowa i powiedział, że też w okolicach 12 zaczęli sprawdzać różne tamte miejsca w Krakowie, gdzie chodzili fachowcy. Pojechali 12, prawie w całe te samorządy w okolicy znalazły się z tych sztabów w Raciborzu i tam sprawdzali tą tamę, tam jakieś są te zalewiska, to już są fachowe szczegóły z fachowcami, strażacy. Pierwsze wojsko w ogóle zostało oddelegowani ci jacy specjaliści wojskowi, jakieś oddziały do zarówno Raciborze, jak i do tych wszystkich miejscowości, które tam były, gdzieś mniej więcej w okolicach 12 już. Na bieżąco była informacja z Czechami, na bieżąco byli informowani, na bieżąco byli ludzie informowani. Co więcej, wojewodowie i ci powiatowe, te sztaby, ich odpowiednicy, po różnych burmistrzach i różnych wójtach to tam rozsyłali, żeby ludzi uprzedzać, żeby się przygotowali, że może niektórzy powinni wyjechać, tam stawiali się jakąś mapę robić tego wszystkiego. No, część ludzi to olała i tutaj jest, i tutaj, jak on powiedział, najgorsze to było na poziomie wojewody, na poziomie właśnie powiatów i na poziomie małych miasteczek, małych wiosek. I z tymi wszystkimi burmistrzami, niektórzy siedzą po 20 lat na jednym stołku, którzy praktycznie olewali to. Nie będziemy robić paniki, nie będziemy robić paniki. To było z dołu. To było z dołu. Czesi również przyjechali w okolicach 12 i również sprawdzali różne rzeczy, czy co się dzieje, i też pomagali. I też jakby nie pomagali, ale oni u siebie patrzyli, no wiecie Państwo, to się trzeba na tym znać. Ja się na tym nie znam, więc ja mogę tylko powtarzać słowa, które on mi powiedział. Także to już się zaczęło dziać od mniej więcej 11, że coś takiego będzie. Dokładnie monitorowano, obserwowano wszystko. Część strażaków była już na to przygotowana, ale części ściągnięto OSP. Ale części po prostu samorządy, małe te lokalne, po prostu nie wykonały, olały, do części w ogóle ciężko było dotrzeć. To, co on mi powiedział, to widać było wyraźnie, jak państwo funkcjonuje, że nie stworzono żadnego systemu. Zostanego systemu. Zresztą on powiedział mi parę różnych ciekawych rzeczy, między innymi, że jak się już wszystko zaczęło i oni tam zaczęli działać, no to niektórzy ludzie zaczęli się kłócić. Tam się zaczęli kłócić, ile pieniędzy dostaną. Od razu. I niektóre samorządy, niektórzy przedstawiciele samorządu stwierdzili, a także on przyjedzie, zapłaci i tak dalej. Nie ma sensu. Nie ma sensu za różne rzeczy, bo skąd będą pieniądze? Natomiast
Natomiast część tych ludzi mówiła po prostu: słuchajcie, przestańcie się wygłupiać, przestańcie się kłócić, ważne jest, żebyśmy się ratowali. I zaczęli i działali, tam są konkretne działania, on mi wymienia. Co więcej, okazało się, że wszystko, całe awantury z ludźmi zaczęły się po 14, kiedy pojawili się pierwsi posłowie PiS. I wymienił mi nawet jednego z tych posłów, domyślcie się, i zaczęła się od razu awantura. Zaczęły się jakieś różne historie. I na przykład zaczęły się różne historie. Między innymi szkoda, że TV Republika nie mówi o miejscach, z których ich wyrzucono po prostu. Wyrzucono, ponieważ dziennikarze podchodzili z ludzi, odciągali od roboty, mówili: rząd panu nie pomaga, rząd panu nie pomaga. I łapali tych, którzy się na to nabierali. Ewentualnie te wszystkie programy na żywo, to najpierw było przygotowanie. Rząd panu nie pomaga. No tak, nie pomaga. No jak to, rząd nie pomaga, facet sam stoi z tym wszystkim. No to odchodzili na bok, robili relacje na żywo. Tak to mniej więcej wyglądało. I z wielu miejsc, tych właśnie zagrożonych, wywalali tą telewizję, wywalali Republikę. No ale potem przyszli posłowie, przyszli ci politycy. Jednocześnie rozpoczęło się w internecie. W internecie to wszystko. Podobnie było z tymi szabrownikami, bo jest w internecie informacja, że tam kogoś zamknięto. Nikogo nie zamknięto, tylko go po prostu zwinęli i przetrzepali. Był trochę, no trochę go postraszyli. No i nic dziwnego, bo jeżeli ktoś, w jeden był taki przypadek, rzeczywiście, bo w tym momencie, kiedy czasami łączność się działa telefoniczna i tak dalej, no to siłą rzeczy internet jest konieczny i oni czytają na bieżąco z tamtych rzeczy te wszystkie wpisy i Twittery. I ktoś napisał, że zauważył szabrowników. No i pojechali tam, wysłali policję, policja pojechała, no i zwinęła tych szabrowników. Okazało się nagle, że to byli z drugiej miejscowości przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przyszli sprawdzać i jednocześnie coś tam pomagać, uszczelniać, patrzeć, jak to wygląda. Ktoś ich wziął za szabrowników. No w takich sytuacjach zawsze jest pewnego rodzaju panika, więc proszę dziwić, nie znał tych ludzi. Nic, sprawa się wyjaśniła. I w tym momencie gdzieś pojechali tam, gdzie nie było szabrowników, nic nie było nawet zalania, więc ślady. A więc stracili czas po prostu, więc się troszkę wkurzyli i mieli rację, że się wkurzyli. Natomiast wczoraj ja słuchałem spokojnych w miarę wypowiedzi rządu, no i historycznych wypowiedzi Czarnków i całej reszty. I to wcale nie mówię dlatego, że akurat jestem uprzedzony do PiS-u, tylko dlatego, że tak nie można. Tak nie można. To jest, ja odnoszę wrażenie, że oni bardzo by chcieli, żeby tych ofiar było tysiące. Bardzo by się cieszyli, gdyby Polacy ginęli, zginęli. Oni bardzo źle życzą Polakom w tym momencie. Dla mnie to jest, sprawdziłem również te rzeczy, wszystkie, które mówił mi ten facet, i rzeczywiście to jest prawda, bo zadzwoniłem jeszcze do jednego znajomego z Rady Miasta, jednego z tych rad miasteczek, i też mi to samo powiedział, że tak praktycznie to oni mieli tylko ten problem, że oni mieli cicho siedzieć, żeby nie budzić paniki. I tu jest, jeżeli to można nazwać błędem, tu jest błąd Donalda Tuska. O ile to można nazwać błędem, bo proszę Państwa, szczerze mówiąc, jak ja bym był premierem, nie wiem, co by zrobił. Bo oczywiście mógł stanąć przed wszystkimi tego 14 i powiedzieć: słuchajcie, będzie tego, ratujcie się kto może i tak dalej, albo już 12, pakujcie wszystko, zbierajcie się, uciekajcie. Wyobrażacie, co by się wtedy działo? Co by się wtedy działo? No przecież byłaby paranoja, byłaby natychmiast panika. A jakby ta woda nie przyszła, to oni by zaraz krzyczeli, że Tusk prowadzi panikę i robi sobie PR z tego wszystkiego. Więc co by nie zrobił, byłoby źle. Nie wiem, może niepotrzebna była rzeczywiście ta wypowiedź. Sam nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu. Co bym zrobił na jego miejscu. Ale niewątpliwie również ta cała wczoraj wypowiedzi rządowe wskazywały na to, że oni zastali państwo i musieli w wielu wypadkach improwizować, bo zastali państwo, w której władza lokalna jest tak sparaliżowana, że nie jest w stanie podjąć żadnego działania. Ten kolega mi mówił właśnie, ten, który przyjechał do mnie i mi to informował, mówił, że oni nawet jako władze wojewódzkie, władze powiatowe, władze miejskie, bardzo często nie byli w stanie od lokalnego dyrektora zarządu tych Wód Polskich, czy jakiegoś tam wyciągnąć jakikolwiek, bo on musiał czekać na połączenie z Warszawą, a połączenie z Warszawą nie było. Więc nic nie chce zrobić bez tego, co mu centrala na piśmie, po prostu na piśmie.
Wojewodowie dostali trzy programy, bo chyba czy telefonogramy, nie wiem jak to się nazywa. Uprzedzono ich, że mają nie wprowadzać paniki i przygotowywać się, i to robili. Część po swojemu, część po prostu czekała, dzwoniła po Warszawie po różnych rzeczach. Polityka jest we wszystkim w Polsce i to jest ten największy problem. I to jest ten największy problem. Z tymi ofiarami, z ofiarami i zaginionymi też jest, proszę Państwa, w każdej takiej katastrofie, naprawdę prześledźcie sobie dokładnie, bo to można już prześledzić po wielu latach, różne sprawozdania i różne oceny katastrof, które są w Stanach Zjednoczonych. Czy to były jakieś tornada, czy to była Katrina, czy to były jakieś tam trzęsienia i tak dalej. Warto to przestudiować. Zobaczycie, w jaki sposób tam działa państwo, które centralizuje przede wszystkim informacje. To jest raz, bo tak musi być. Właśnie, żeby uniknąć tego typu historii, że ktoś przebrany w mundur, nawet wariat, łazi i opowiada dyrdymała, albo mówi, że gdzieś tam wał przerwano i tak dalej. I tak dalej. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o ofiary, zawsze są pewne szacunkowe, są pewne prognozy, bo to jest naprawdę ciężko powiedzieć, bo teraz weźmy Polskę. Weźmy te miasta, które zostały praktycznie całe zniszczone. Mamy dom, mamy domek. Mieszka w tym domku 6 osób. Mamy dwie osoby. Zidentyfikowaliśmy, mamy dwie osoby, natomiast nie ma pozostałych czterech. I w paru przypadkach okazało się, że to nie są ani zaginieni, tylko po prostu pojechali sobie do Niemiec albo do Czech na roboty. Na roboty, do roboty. I wrócili w momencie, kiedy usłyszeli w telewizji, co się dzieje, to wrócili do siebie. Dla policji jest to zaginiony, bo nie jest zidentyfikowany na miejscu, bo co oni sprawdzą? Po PESEL-u. Też nie znają wszystkich, więc robienie na tej tragedii PR-u jest wręcz przerażające. Zresztą to, co się dzieje w Republice, jest absolutnie antypolskie. Ja będę o tym bardzo głośno mówił. Natomiast Donald Tusk w tej chwili, bo to było wszystko pięknie, ładnie, co oni wczoraj mówili. Ja oczywiście nie zamienię się w pisowców gadających bzdury, ale powiem, że brakowało mi jednego. Ja rozumiem te wszystkie, jak pomoce, sprawy pomocowe, minister finansów, jakieś pieniądze i tak dalej, ale przede wszystkim trzeba pomyśleć o stworzeniu systemu opartego przede wszystkim na władzach lokalnych i na lokalnych jednostkach, które znają teren, znają słabe jedno terenu, słabe strony danego terenu. I system, który będzie administrowany przez państwo, i rolą państwa będzie jedynie pilnować, żeby wszystko było wykonane zgodnie z systemem i interweniować w miejscach, w których władze lokalne sobie nie poradzą. Nie finansowo, ale nawet fizycznie przez ściąganie innych oddziałów i tak dalej, trzeba oszacować sprzęt, bo inny sprzęt powinien być w miasteczkach, które są na terenach zalewowych, inny sprzęt powinien być w miasteczkach, które są gdzieś na górze, gdzie nic nie zalewa. No niestety. I tego mi brakowało w tych wypowiedziach członków rządu i wypowiedzi premiera właśnie na ten temat. Bo wy musicie odbudować państwo, panowie, nie mówcie co, bo musicie zrobić z tego państwa, a nie centrali, a nie nie wiem co, kraj z zarządem na Nowogrodzkiej, bo to Ale my tak mamy, wygląda. niech pan zobaczy, że mamy do czynienia z czymś, no to trudno to nazwać inaczej niż pan to wymienił na samym początku, ale to jest naprawdę już poziom, kiedy to robią teoretycznie zawodowi dziennikarze, gdzie no, mamy to newsa na poziomie jeździ czarna Wołga i porywa dzieci, a w tym wypadku jest to dziennikarz podaje informację, że policja kreatywnie księguje zwłoki ludzi, ofiary powodzi, jako wypadki komunikacyjne. Bez żadnego dowodu, bez cienia uprawdopodobnienia tego, bez żadnego, nie wiem, informatora, bez człowieka, który by przyszedł i pokazał, że ten oto wypadek to jest tak naprawdę utopienie się kogoś, nie wiem, ofiara fali powodziowej.
No powiem szczerze, zaczynamy, ja powiem panu tak, może takim dłuższym jeszcze wstępem. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z człowieku, z ludzi związanym kiedyś z wywiadem, który mi mówił, że po prostu Chińczycy i Rosjanie będą starali się zmusić Europę i Stany Zjednoczone do rezygnacji z wolności słowa. Właśnie poprzez drastyczne szerzenie fake newsów. I ja mam wrażenie, że narodziliśmy się w takim miejscu, w którym nie ma już od czasu, kiedy Jarosław Kaczyński ogłosił bez żadnych dowodów w prima aprilis zamach w 2022 roku, ogłosił, że jego brat został zamordowany na polecenie kogoś z Kremla. Nie wydalił ambasadora Rosji, nie zostało wyciągnięte żadne konsekwencje, czyli sam nawet nie potraktował tych słów poważnie. Ludzie przeszli na tym do porządku dziennego, dziennikarze nie naciskali, nie zadawali pytań w studiu członkom rządu. No, dyskusja na temat słów Jarosława Kaczyńskiego była mniejsza znacznie niż na, jak Rafał Trzaskowski powiedział, że byłem dupiarzem o tym, co robił w młodości. No i mam wrażenie, że PiS u siebie zaordynował po prostu takie posługiwanie się kłamstwem w taki sposób, w jaki to robią służby specjalne. Czyli po prostu im kłamstwo bardziej bezczelne, im bardziej ono dalekie od prawdy, tym lepsze, tym fajniejsze, bo więcej punktów procentowych można zyskać. Ja o tym mówiłem od początku, że oni mają dobrych doradców od tego, z jakiego wywiadu to możemy się tylko domyślać. Nikogo za rękę nie złapałem. To jest dobrze prowadzone, bo nawet dzisiaj ta kampania o tej, tak jak pokazywałem te trzy screeny, które mówią o odbudowie szkoły. Potem jest to, że składajcie się, prawda? Odpowiedni, co wczoraj Gmyz mówił o. To jest manipulacja. Naprawdę na to trzeba wpaść. To jest niezła manipulacja, ponieważ Gmyz wczoraj opowiadał przez pół godziny na temat tragedii w polskim NFZ-cie i w warszawskich szpitalach, ale na tle miał widok, miał zniszczony lądek zdrój. Opowiadał w tle było zdjęcie zniszczonego lądka zdroju. I zestawienie tych informacji budzi odpowiednie skojarzenia. To są naprawdę dobrzy specjaliści. Ja raczej tak, to ja się z tym absolutnie zgadzam. Tylko, że tu nawet nie chodzi o wolność słowa, bo wolności słowa nikt w Europie nikomu nie zabierze. Tu chodzi o walkę właśnie głównie z fake newsami, z kłamstwem i tak dalej, i tak dalej. No przecież tak cały czas mówię, że ja nie rozumiem premiera. Tusk wczoraj mówił o tym, że nie będzie, żeby nie reagować, bo najważniejsze jest życie ludzkie. Tak, ale aż się prosi. On nie ma służb prasowych, naprawdę nie ma służb prasowych, internetowych, tych, którzy potrafią walczyć. Proszę bardzo, Morawiecki wczoraj w Sejmie, że wasze zarządzanie państwem doprowadziło do takiej skali tragedii. Przecież aż się prosiło, żeby napisać to, co ja napisałem, a wasze do 200 tysięcy ponadprogramowych Dwustu żonów. pięćdziesięciu. No dobrze, to jest nieważna liczba. Zawsze wolę mniej niż więcej. Dobrze, że pan mnie poprawia. Do 200 tysięcy ponadprogramowych zgonów oraz miliardowych nadużyć. Aż się prosi. Tylko, że to jak ja napiszę, co ja jestem? Nikim. To ważne, żeby to popisali w imieniu premiera, popisali na jego stronach i tak dalej. Z tym trzeba walczyć. Z tym trzeba walczyć, bo tak naprawdę, proszę zobaczyć, nikt nie bierze pod uwagę nie tyle świadomości, co psychologii ludzi jako społeczności. Psychologia, która generuje w pewnym momencie, wpływa również na psychologię jednostki. Bo teraz, proszę Państwa, mamy tutaj. Ktoś dostanie 50 tysięcy. Z tej obiecanych 100, ale ktoś dostanie 100, bo ktoś oceni z rządu, że są szkody większe tamtego, bo rzeczywiście może są. I teraz ten, co dostanie 50 tysięcy, będzie krzyczał, no tu go okradł i tak dalej, zapisu, to on by dostał 150 tysięcy. To są rzeczy, które mówił mi mój znajomy, właśnie z samorządu, że już się zaczyna na takie rzeczy mówić po prostu, że już się zaczyna takie rzeczy mówić. To trzeba zawsze brać pod uwagę. Tak jak powiedziałem, Ale wie minister pan, finansów. znaczy ja muszę tylko naszym widzom uświadomić, bo pan mówi o prostowaniu tego. No, właśnie cała genialność kłamstwa polega na tym, które stosowały służby specjalne. Ja to byłem jednym z pierwszych, którzy w 2015 roku przynieśli do Polski badania Uniwersytetu w Michigan, gdzie politolodzy Brendan
Nehan i Jason Rayfield opisali efekt skutku odwrotnego od zamierzonego. To znaczy, naukowcy najpierw kazali ludziom przeczytać jakiś artykuł o treści wyssanej z palca, a następnie połowie z nich pokazali sprostowanie znajdujące się pod tekstem, które podważało główne założenie tekstu, czyli pomówiło po badaniu, którym pokazano sprostowanie, mechanizm kłamstwa, uwaga, bardziej wierzyli w to kłamstwo niż druga część ludzi, którym nie pokazano tego kłamstwa. I tam jest, wnioski były bardzo ciekawe. Dlaczego tak się dzieje? Otóż za sprawą sprostowania dane założenie pojawia się w umyśle czytelnika po raz jeszcze, po raz drugi i zmusza do przetworzenia wcześniejszych procesów mentalnych. W rezultacie sprostowanie zamiast skłaniać odbiorcę do pozbycia się dotychczasowego przekonania, jeżeli to nie jest człowiek przystosowany, ja to mówię, do odbioru informacji, to zamiast się pozbywać tego dotychczasowego przekonania, zdaje się wzmacniać. Krótko mówiąc, na przykład Jarosław Kaczyński, grając emocjami z tymi smoleńskimi, po prostu wdrukowując ludziom zamach, on po prostu ma ten zamach. To znaczy, te 30%, które on kiedyś skaził tym zamachem, oni są praktycznie niereformowalni. Ale to też jest tak samo i teraz problem, tylko wie pan, to co my mówimy jest takie intelektualne, bardzo intelektualne, bo ja też mogę powiedzieć o lidach, które ze znakiem zapytania, lid jest po to, żeby zobaczyć, mało ktoś przeczyta lid, lid jest ze znakiem zapytania, ktoś to po to odbierze jako zdanie twierdzące. Natomiast jak się przeczyta dalej artykuł w treście, który zresztą szczególnie, jeżeli to jest artykuł spłatny, to się czyta tylko lid i pierwsze dwa zdania wytłuszczone, bo potem już jest 90% artykułu trzeba zapłacić. A w tym artykule dalej jest zupełnie co innego niż mówi lid, ale niż mówi lid. I tak to się robi tego typu propagandę, tylko że z taką propagandą, jak oni robią, dość brutalną, nie można walczyć tłumacząc ludziom, opowiadając, a przede wszystkim nie zawsze opowiadając takie słowa jak my intelektualnie, trzeba walczyć takimi samymi metodami, przykro mi. Trzeba walczyć takimi samymi metodami. Mnie również denerwuje stwierdzenie, bo w podtekście jest taka przenośna, taka metafora, żeby, no cóż, żeby nie zwracać uwagę na insekt, na insekta. No nie zwracać na to uwagi. No dobrze, jeżeli nie zwrócimy uwagi na jednego insekta, a okaże się, że ten insekt był samicem i to w ciąży, to mniej więcej po 2-3 tygodniach insekty nas zjedzą. Na tym ja tak odpowiadam. Więc sam zaczynam pisać bardzo brutalnie, odpowiadając na te ich rzeczy, bo i widzę, że ma to o wiele większe znaczenie dla wielu i o wiele więcej trafia to o wiele bardziej niż jakieś intelektualne bla, 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 barokowe rokokowanie w sprawie przerysowania. Ludzie są tacy, jacy są. Nie mówię, że są głupi. Mówię po prostu, że są, to nie chodzi o to, tylko po prostu nie mają czasu na myślenie. Szczególnie ludzi, którzy ulegli tak ogromnej tragedii, jaką była ta powódź, którym być może życie się zawaliło, którzy nie wiedzą, co dalej, nie wiedzą, czy rząd im da i tak dalej. Oni potrzebują zapewnienia. Przecież na tym polega wiara i każda religia. Ludzie się boją śmierci, a Kościół zapewnia, że po śmierci jest życie. No to Nawet jest jeżeli genialny, nie wiemy. To jest, wie pan, to jest genialny biznes. Ja też bym chciał kiedyś wymyślić taki biznes, w którym będę sprzedawał coś, czego nikt nie jest w stanie zweryfikować. No bo no właśnie. To jest. No właśnie. To jest genialny biznes i na tym jest oparta ta propaganda. Ja dzisiaj, o, tutaj przepraszam, konkurencji będę mówił, ja dzisiaj z Iloną Artę w Radiu Rebelian będziemy mówić w tej naszym cyklu o teoriach spiskowych, o MK Ultra i mało kto sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę MK Ultra stworzyło właśnie tego typu propagandę i tego typu oddziaływania. O tym nikt nie bierze pod uwagę. To ma przełożenie może nie na to, że się wpływa i komuś na telepatycznie na mózg, ale raczej się wpływa po prostu na ludzi, w sensie pewnej inżynierii społecznej. Po to to było. Po to to było, ale to o tym wieczorem. Natomiast to, co pan mówi, jest, no niestety, powinna powstać wyspecjalizowana służba, która będzie się tym zajmować. U Tuska, ale wyspecjalizowana. Proszę państwa, ja kiedyś już to mówiłem, powtórzę, właśnie przy tej okazji. U Blaira
Blair miał spin doktorów, premier Wielkiej Brytanii. U Blaira były trzy osoby, których zadaniem było tylko i wyłącznie oglądać takie mydlane opery, takie soap operas, takie jak u nich to jest EastEnders, tam takie różne, u nas to jest Klanem, Jak Miłość. Oni tylko to oglądali, bo oni badali, czym żyje społeczeństwo i średnią społeczeństwo. I Blair potrafił się odzywać i oni mówili, jak Blair ma mówić, co ma mówić i tak dalej. Przed Photo-op, jak był, to jest taki photo opportunity dla dziennikarzy. Na 5 minut przedtem, zanim się Blair ukazał z Kwaśniewskim, pojawił się facet w stroju Blaira, w garniturze, taki jak Blair, podobny do Blaira, ustawiał. I ustawiał dziennikarzy, gdzie oni, żeby wiedzieć, jak ten Blair będzie wyglądał. Rozumiecie? Na tym to polega, na tym polega ta inżynieria. To jest coś pięknego. Znaczy, przepraszam, to mówię, bo ja to uwielbiam tego typu i uwielbiam badać propagandę. Ale to, co stosuje w tej chwili Republika, to już było, bo to jest. Kiedyś napisałem pracę na temat języka socrealizmu na polonistyce i musiałem przeczytać te wszystkie socrealistyczne książki, bzdury, obejrzeć tytuły gazety z lat to było z lat 49-53, do czasu śmierci Stalina. Słuchajcie, ja teraz oglądając Republikę i patrząc na czerwone paski, to ja sobie przypominam swoją własną pracę i swoje własne lektury. Notabene te lektury były w tak zwanych cimeliach w Buwie i nie można było numeru 17, numer 17 produkuje, nie można było wypożyczyć normalnie. A nazwiska tam były też ciekawe autorów tego, to też jest inna sprawa. No to też jest inna sprawa. Więc to są tego typu historie. Podobna zresztą była wspaniały wykład tej propagandy jest w pamiętnikach Goebbelsa. Przecież Goebbels pisze otwarcie w tych pamiętnikach, jak on robi tą propagandę. Jeżeli byście sobie Państwo obejrzeli w tej chwili film pod tytułem dokumentalny film niemiecki, świetny zresztą Berlin 1933, gdzie jest pokazane przejęcie władzy i cały 1933 rok w Niemczech na podstawie kilku pamiętników i wpisów i historii. Między innymi kogoś, kto się wstąpił do NSDAP w maju 1933, lekarza zresztą, który dokładnie opisuje, jak to wszystko działało. I jak pięknie Goebbels i jednocześnie tam nałożone są fragmenty pamiętników Goebbelsa, który pokazuje, jak robić propagandę. Proszę Państwa, oni nie mieli wtedy telewizji i czerwonych pasków, ale oni mieli lasy. Ale oni już mieli wtedy lidy, już wtedy mieli radio. Jedną z pierwszych, zresztą mało kto wie, że jedną z pierwszych inicjatyw Goebbelsa jest radio dla każdego, podpisali umowę z Philipsem, radio dla każdego domu. I dopłacali do tego radia. To radio było tańsze od perwitinu w pewnym momencie. Na tym to polega. I teraz jak patrzę na Republikę, ja to patrzę na te, robię te screeny i tak dalej, wszyscy się dziwią, dlaczego oglądam. Ktoś to musi oglądać. Ktoś to musi oglądać, żeby to móc dyskontować. To nie jest tak, że ja to wyłączę, to przestanie istnieć. To jednak jest 13 milionów ludzi i oni mają tą swoją publiczność, którą w jakiś sposób trzeba przekonać. No ale jak to zrobić? Nie wiem. Ja powiem ze swojego punktu widzenia. To jeśli pojawiają się takie postacie jak Grzakowski, proszę bardzo, dzisiaj. Przecież dzisiaj Klarenbach poświęcił 15 minut razem z Ikonowiczem. To jest to bardzo ciekawe, jak taka troszeczkę lekko lewicowa, komunistyczna wręcz opozycja, ta opcja wiąże się z opcją, która dla mnie jest opcją no, mocno idącą w stronę nazizmu, potwierdzającą, że nazizm i komunista jest jedno, przykro mi. Nieważne, nie chcę tego obrażać, ale dopuszcza się do sytuacji, w której przez 10 minut jest zdjęcie pana Żakowskiego, cytowane te jego rzeczy. I to jest najnowszy bohater Republiki. Wiecie, że on przebija tego Oskarka. Tego Oskarka prawie tam nie ma. Oskarek już się skończył, on jest już niepotrzebny. Nie wyszła ustawka z pobiciem, to wyszło, co, to wychodzi co inne, to trzeba to brać. Jest Żakowski. I teraz jest Piotr Ikonowicz, który mówi wyraźnie, że w Wilanowie mieszka margines społeczeństwa i czuje się tam jak w innym kraju. Ale ja lubię Piotrka Ikonowicza, uważam go za jedynego komunistę, muszę go bronić. To jest jedyny komunista, który żyje według zasad komunistycznych.
To znaczy, muszę Państwu powiedzieć tak, że kiedy był posłem, to wyjmował pieniądze z własnego portfela i dawał na potrzebujące dzieci. Kiedy miał, że tak powiem, jakiś człowiek potrzebował unocowania, to noclegu, to przyjmował go we własnym tego. Ja kiedyś miałem z nim rozmowę w ogóle, bo mówię, że Piotruś. Ja mówię, tak szanuję ten twój komunizm, że jak dojdziemy kiedyś do władzy, to ja tobie zapewnię osobną celę, bo za tego on mówi, nie, Janek, ja bym bardzo chciał, to byś mnie skrzywił, ja bym bardzo chciał z ludźmi No siedzieć. dobrze, ale ja pan mnie nie zrozumiał. Mnie nie chodzi o Piotra Ikonowicza. Nie chodzi o wykorzystanie. To jest jedyny Ale komunizm. ja go rozumiem. Po prostu każdy chce swoje poglądy powiedzieć gdzieś w szkole. Ale I na miejscu chodzi mi o to, że to Donalda. jest jedyny, wie pan, jak mamy Zandberga, który głosi A komunistyczne nie chodzi o tyle. poglądy, a żyje po prostu, traktuje ludzi, którzy na niego głosują, jak bandę debili, którą po prostu okłamuje kolejne pokolenia, po prostu No nie strzela. mówmy o tym produkcie cywilizacji konsumenckiej i Ale nie, cywilizacji. chodzi mi o to, że to jest i powiem panu tak, ja kiedyś zatrudniłem Piotrka jako felietonistę, uważam, że i płaciłem mu Ale bank. dobrze, panie Janku, to nie chodzi o to, bo żeście zrozumieli. Ja nie mam nic do Piotra Ikonowicza, to nie o to chodzi. On sobie może to mówić. Chodzi o to, że on jest jedynym Tylko. człowiekiem, który, wie pan, bo większość ludzi, którzy głosi te lewicowe hasła, żyje po prostu jak paniska. Tak, ja wiem, to jest uczciwy facet całkowicie i szkoda mi go do Republiki i o to mi chodziło. Ponieważ na miejscu jakiegoś biura prasowego, czy na miejscu telewizji publicznej, czy na miejscu Donalda Tuska, ja bym wszystko zrobił, żeby Piotr Ikonowicz występował w telewizji publicznej, a nie w Tak, Republice. bo Bo to to jest właśnie. jedyna metoda, bo Piotr Ikonowicz jest uczciwym człowiekiem i uczciwie i niech mówi to, co mówi. Na tym polega wolność słowa. On nie mówił o ofiarach, o różnych rzeczach. On tylko krytykował to, co on zawsze krytykuje i ja też zresztą to krytykuję, czyli oligarchizm i jednocześnie rządzenie wszystkich koncernów i tak dalej, i tak dalej. No ale i że koncerny rządzą. Ale Republika to pokazuje, jak to Republika wykorzystuje. Żakowski również nie jest człowiekiem Republiki, ale został złapany, został wykorzystany i jest wykorzystywany w tej chwili w sposób potworny. Więc trzeba było to zdyskontować na wizji. I po takiej wypowiedzi nie ma tak, że się wygumkuje z TVP w ogóle wypowiedź Żakowskiego, bo się wygumkowano. Że jakieś dwie panie, w tym jedna uważająca się, nie, czy jedna pani, za filozofkę, opowiada pierdoły, nie mówiąc o Żakowskim i usiłuje to ośmieszyć. Bierze się Żakowskiego natychmiast na drugi dzień i się rozmawia na ten temat. Dyskontuje się to po prostu, żeby wytrącić przeciwnikowi argument, bo tak to się robi. Bierze się Ikonowicza, Żakowskiego razem, niech se dyskutują. Ludzie mają swoje zdanie, ale nie. TVP Info mamy, w TVP mamy tak samo pisowców jak w TVN24. A to już jest inna zupełnie sprawa. Ja po prostu mówię, ta powódź pokazała, w jaki sposób to państwo jest również nieprzygotowane do tego. Nie wiem, Donald Tusk zastał, no zastali to państwo po tego, jak objęli władzę, to przecież krótko jest w sumie, zastali to prawdopodobnie teraz się dopiero dowiedzieli, jak naprawdę wygląda państwo, w jaki sposób PiS przez 8 lat zrobił państwo centralne, całkowicie scentralizowane, sprzeczne z jakąkolwiek logiką istnienia dzisiejszego państwa i w jaki sposób uzależnił to od struktur partyjnych, bo tak na dobrą sprawę uzależnił od struktur partyjnych. Ja już nie mówię o tym, nie mówię, bo jeszcze chciałem tylko poruszyć kwestię Ziobry, bo to wczoraj też była jedna wielka manipulacja, jeżeli chodzi o Ziobrę. Jeżeli chodzi o Ziobrę. Wczoraj zapowiadali cały dzień, że Ziobro będzie w Republice. No i był. Pokazywali jego zdjęcia niby ze zdrowego okresu, a on przez telefon rozmawiał z Cholecką. Cholecka w żałobie, więc siłą rzeczy wiadomo, że Cholecka nie będzie się uśmiechać. Ziobro gadał przez telefon, jak zwykle, te głupoty i już, a w tle wszędzie były te, że ciężko chorego człowieka ciągnął na przesłuchanie. Po pierwsze, on nie jest ciężko chory i nie tylko Eliza Michalik, ale ja również i parę innych ludzi napisało i powiedziało wówczas. Pani Eliza rzeczywiście powiedziała to jako pierwsza. Bardzo publicznie, ona ma ogromną publiczność, więc siłą rzeczy, bo że ta jego choroba jest
dość dziwna. Dla mnie od początku było, że on po prostu ucieka w tą chorobę, że teraz pewnie i teraz się zastanawiają po tym wszystkim sprawa z Ziobrą przy tej komisji, ponieważ dokładnie dostał czas, żeby rozpoznać wszystkie słabe strony tej całej komisji, bo to są same słabe strony, przykro mi, i tej pani przewodniczącej tej komisji. Potraktuje to pewnie tak, jak Adolf Hitler potraktował proces swój w Monachium, mniej więcej temu. I to jest największy problem. Do Ziobra, bo Ziobro powinien stanąć przed prokuratorem i to natychmiast. Przed prokuratorem. Chory? Gdzie tam chory? Gdzie tam chory? Wezmę kolegę, karetkę wypożyczę i przywieziemy go. Nie ma problemu. Przywiążemy go jeszcze, żeby nie uciekł z tego wszystkiego. O ile się stawi. O ile się w ogóle, o ile się w Ja ogóle uważam, wstawi. że się nie stawi. Są dwie możliwości: albo rozchoruje się i wyśle jakieś zaświadczenie, że jest chory, albo ogłosi, że komisja do spraw Pegasusa została zdelegalizowana przez. Albo powie, że umarł na Nie, tej że zasadzie. przez Trybunał Konstytucyjny. To No, znaczy, ludzie się powiem nie. tak, że pana Ale wie kolegi. pan co, przepraszam, bo jest jeszcze jedna rzecz a propos Ziobry. To jest ten fałsz, totalny fałsz. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami, nie życzymy nikomu źle, prawda? Chrystus umiał przebaczać, to my też przebaczamy, i my rozumiemy karę, prawda? I bo tego karma wraca. No to ja jestem tą karmą i wróciłem. Mnie to wisi, czy on ma raka, czy nie ma raka. Jednak on przesłuchiwał korodzące kobiety. To mnie nie Tak, interesuje. Ja mu wytknę, ja mu. to jest nie, bo to jest dla ludzi, to jest nie, jak wydaje się, coś takiego szokujące. Otóż, szanowni państwo, w roku 2007 podległy mu prokurator przesłuchiwał kobietę podczas połogu. Ja tego sobie nie mogę wyobrazić. Nie wiem, co robili tam lekarze, którzy powinni po prostu z paragrafu zagrożenie życia po prostu tego kolesia, tych kolesi tam wyprowadzić. I szanowni państwo, ona dostała oczywiście odszkodowanie, ale najgorsze jest to, że w ostatnich latach tego prokuratora, który był wtedy, który przesłuchiwał tą kobietę, Ziobro uhonorował stanowiskiem w PiS-owskim Sądzie Najwyższym. No tak, ale tam jest tak, to są jeszcze inne sprawy z panem Szwajgetem, nie tylko te wszystkie, co mówić o tym można dużo. I teraz co, ja mam żałować? Ten sam Bóg, w którego oni wszyscy mówią i wierzą i porywają to do boskie miłosierdzie, to ostatecznie nie wybaczył Sodomie i Gomorze, tylko przywalił. I nie tylko Sodomie i Gomorze, przywalił jeszcze paru i to porządnie. No i co? No i co? Jakoś mógł, prawda? Więc. Ten prokurator, który tego nazywał się, żeby nasi widzowie wiedzieli, Adam Roch. No, ale to jest właśnie tego typu sytuacja i my teraz się żałujemy. Całe społeczeństwo, to tak jak pani Magdalena Ogóra, która mówi, że ona nie będzie uczestniczyć w zbiorowej odpowiedzialności. Tak, ale pieniądze za tworzenie zbiorowej odpowiedzialności. W jej programach śmieli się ludzie z samobójstw niektórych moich kolegów, którzy nie wytrzymali tego nacisku. To uczestniczyło. I teraz co? Przepraszam bardzo. Sytuacja jest niestety taka, bo to mi piszą, że albo kaczyzm, albo tuskoizm. Dobrze, tu nie chodzi o tuskoizm, chodzi o kaczyzm. Ta osoba, która mi to pisze, nie rozumie, że to już naprawdę nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby takie Ziobro, takie Kaczyńskie, takie te, no jak one się nazywają, Terleckie, Kuchcińskie, mam wymieniać dalej? Żeby Polska nie była, żeby twarzą Polski nie były Kowalskie, te inne takie różne. Chamskie zachowania człowieka, który ma profesora i który był podobno ministrem od kultury, żeby tego nie było na dobrą sprawę. I to nie jest związane z Tuskiem czy z kimkolwiek, ale Tusk gwarantuje mimo wszystko to, że ta Polska jednak troszkę przetrwa, przynajmniej nie pójdzie na wojnę, bo wolę to, co mówić. Przepraszam bardzo. Wszyscy wiecie i można to sprawdzić, bo w programie u Pospieszalskiego, bo to jest, co ja mówię, co ja myślę o Sikorskim. Ale mam mu nie przyznać racji, kiedy w ONZ-cie pokazał zdjęcie wspólnej parady Wehrmachtu i wojsk niemieckich w 1939 roku, reagując na kłamstwa ambasadora rosyjskiego. A który z pisowców to zrobił? Potrafili tylko gadać na temat, jak to strasznie w ogóle i tak dalej, ale który miał odwagę zrobić parę takich innych rzeczy? A więc szapoba. Czy też patrząc na to, jaki oni mają pragmatyczny stosunek do Ukrainy. I Tusk, i Sikorski w tym momencie. Przecież to widać wyraźnie. To przypominam tutaj pani, która do mnie napisała, jak nie tuskoizm, no co? To premier z dwoma patykami w pustym polu? To Duda oddający Orła Białego
facetowi, który nie reaguje na banderę i na znaki, nazistowskie? Przepraszam bardzo. Mamy wybór, więc wybierajcie. Niestety Polska jest w tej chwili tak podzielona, że to się nie sklei. Tutaj jedna strona musi wygrać. A ja chcę, żeby wygrała ta strona, która gwarantuje przetrwanie tej Polski, a nie stworzenie śmiesznego państwa pod protektoratem zarządzonego przez Karba, którego protektorem jest ktoś na Kremlu. Po prostu taka jest mnie i dlatego to mówię. Możesz się obrażać, nie obrażać, ale ja mówię to wprost, normalnie, ludzkim językiem. Ja nie rządzę. Jakbym zaczął rządzić, to powiem szczerze, problemu z Ziobrem by nie było, nie wydawało pieniędzy na biegłych sądowych. I okazało się, poczekał, bo aż mu wytną tego polipa z gardła i okazałoby się, że tego. Jak maraka, to niech umiera. W końcu karma wraca. No, ja powiem tak, ja pierwszy mogę nosić koszulkę, nie płakałem po Ziobrze. Natomiast ja nie mam z tym problemu. To jest Ja facet, też nie mam żadnego. który użył służb prokuratury, który świadomie wydał prokuratorom polecenie, zezwolenie, przyzwolenie na próbę wsadzania mnie do więzienia. I mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję być oskarżycielem posiłkowym w jego procesie. Poza tym panowie uderzali w rodziny, Bogu Tak. ducha winne dzieci i rodziny. Tak. Odpowiedzialność zbiorowa, stalinowska ustawa o dzieciach wrogów ludu z 1936 Tak, a czy roku. to jest mało tego, że wzięli, stworzyli ten, przejęli ten urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzeźnika Praw Obywatelskich, skierowali tam współpracownika Urzędu Ochrony Państwa, później Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Mikołaja Pawlaka, który używał narzędzi, które mu dano, czyli prawa do zaglądania w życie rodzinne, jako sposobu na naciskanie niewygodnych ludzi. Robiło się to w ten sposób, że pisali sobie anonimy do siebie. I on na bazie anonimów podejmował interwencje, zajmując się po prostu niewygodnymi ludźmi, czyli no, perpetuum mobile. No, chcemy do kogoś wjechać, chcemy poszukać haka. Ja wiem, że w taki sposób traktowano dziennikarzy, w taki sposób traktowano polityków. Tak, i niektórzy ulegli. Tak, bo to jest. Niestety tak to jest, bo cała ta ich propaganda oparta jest na ludziach, których tak prawdę mówiąc prywatnie, to byście nie chcieli znać. I nawet przykład, nie powiemy oczywiście nazwiska, bo nie można, ale jest taki, który w 1987 roku został zwerbowany przez Warszawską Służbę Bezpieczeństwa w 1987, kiedy się już kończyło i naprawdę, wierzcie mi, ja tam pracowałem w Departamencie Pierwszym, ciężko było werbować wtedy już. I dostał na bazie obyczajowej, nie mówię jakiej. No i miał sobie takie trzy pseudonimy jako tajny współpracownik. Weda, Młody, Awek. I to żeby z kontrwywiadem, czy wywiadem, ale to była zwykła, normalna służba bezpieczeństwa. A później cóż, a później został się twarzą i teraz też jest jedną z twarzy tej całej propagandy. Depaganda, jeśli dodamy do tego różne rzeczy, które się zdarzyły, jak zaczął PiS rządzić, czyli na przykład spowodowany po pijanemu i pod wpływem kokainy wypadek drogowy, no to wtedy zobaczymy tacy ludzie. To są tacy ludzie, mówią wam o moralności, a mnie się zarzuca, SBP nie będzie mówił o moralności, a więc ja proszę, wolę być 100 razy, powiem szczerze, ja wolę być SBK-iem niż TW Weda, Młodym, Awekiem i całą tą resztą. Przykro mi, przykro mi. Możecie mówić, co chcę, gnoić i tak dalej. Powiem szczerze, ja mam to gdzieś, ponieważ ja jestem man person, mnie już nie ma i w piekle, do którego mnie wprowadzili, nie wiedząc o tym, że dogadam się z szatanem, czekam. Czekam w tym piekle, podgrzewam kocioł ze smołą. Jako szef tego, jako szef wywiadu piekielnego, no już. No nie no, żarty żartami, a żart Szanowni poważnie. Państwo, no, żarty żartami, jak ktoś nie będzie przez Pana mógł. O, myślę, że Peter dzisiaj będzie przez Pana, Panie Pułkowniku, bo to każdy pretekst jest dobry. Dla niego tak. Szanowni Państwo, chorób, takich historii, które pan pułkownik teraz opowiedział, w chorobie jest więcej. Ja mówię, że to nie jest książka z kluczem, to jest książka z wytrychami albo kluczem francuskim, szanowni Państwo, którym autor bije w ludzi, którzy, no, tu przede wszystkim powiem tak, wśród nabywców jest sporo kolegów, chociaż autor mówi, że nie ma kolegów.
ale Nie mam. Tam którzy nie mam żadnych. W 2017 roku zostałem sam. Ja to pamiętam. Jestem pamiętliwy. Przykro Szanowni mi. I Państwo, pamiętam. więc Holub, Szanowni Państwo, naprawdę warto. Jak ktoś woli słuchać, a nie czytać, to polecamy na Legimi, na Empik Go. Naprawdę świetne autorskie wykonanie, przeczytanie. A ja Państwu też polecam historię bez cenzury, bo bez historii nie da się zrozumieć, Szanowni Państwo, współczesnej Polski, współczesnego świata. Gdyby nasza historia była lepiej wykładana, muszę przyznać, byłem dumny z tego, w jaki sposób polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potraktował swojego odpowiednika, ambasadora rosyjskiego. To nie tylko chodzi o piękną angielszczyznę, ale to, w jaki sposób on składał te zdania, w jaki sposób pokazywał i sprzedawał historię. Tak powinni właśnie mówić, tak powinni argumentować Polacy na zewnątrz. Wszystkim, którzy tego nie oglądali, polecamy. Po prostu wpiszcie sobie Sikorski przemówienie w Tak, ONZ-cie. to jest to, o czym ja mówiłem. To naprawdę było idealne. To jest, Szanowni Państwo, to trzeba mieć jaja, żeby coś takiego powiedzieć Rosjanom w twarz. Szanowni Państwo, ja Paweł Wsi mówię gościowi do zobaczenia. Do zobaczenia.